Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek programu 100% Gliwic. Znajdujemy się przy ulicy Marcina Strzody w Liceum Akademickim, które po raz pierwszy w historii Gliwic zainaugurowało w tym tygodniu początek roku szkolnego. O tym, co motywuje uczniów, jak przebiegają pierwsze dni września, będziemy dziś rozmawiać. Serdecznie zapraszam. Początek roku szkolnego w pierwszym w Gliwicach Liceum Akademickim. Jest Pani dyrektorem tej wyjątkowej szkoły. Jak pierwsze wrażenia? Dzień dobry, Małgorzata Borysławska. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Zaczęliśmy z impetem, co prawda 4 września, ponieważ inauguracja u nas odbyła się 4 września na Politechnice Śląskiej w Centrum Edukacyjno-Kongresowym, z tego powodu, że pan rektor w poniedziałek 3 września musiał po prostu doglądać innych spraw politechnicznych. Natomiast cała uroczystość była w pięknej oprawie, był chór politechniczny, zaszczycili nas dziekani, prodziekani, w związku z tym faktycznie był to początek roku szkolnego, niemniej jednak właśnie w takiej oprawie akademickiej. Ilu uczniów uczy się w tej szkole? Mamy 50 uczniów, dwie klasy, w każdej po 25 osób. A w jakich profilach można było wybierać podczas rekrutacji? Klasy mamy dwie, klasę architektoniczną i klasę politechniczną. W tej szkole zdaje się, że nie ma dzwonka. Tak, nie ma dzwonka. Jest to związane z tym, że budynek należy do Wydziału Architektury. No i doszliśmy do wniosku, że spróbujemy funkcjonować bez dzwonków. Wykładowcy Politechniki, którzy są nauczycielami w naszej szkole, pracują bez dzwonków. W związku z tym mam wrażenie, że świetnie sobie poradzą właśnie bez tego szkolnego elementu. W jakiej klasie się uczysz? Architektonicznej. Skąd pomysł na ten profil? To był pomysł liceum. A dlaczego ja go wybrałem? To już długa historia w zasadzie. Troszeczkę przypadku, ale jakby głównym takim atutem było to, że to jest organizowane tak konkretnie i ja widzę już teraz, w tym momencie, już na samym początku, że ta klasa architektoniczna nie jest tak z przypadku architektoniczna. I to jest na przykład chociażby to, że będziemy mieć rysunek, co mnie bardzo cieszy i czekam na pierwsze zajęcia. A co w przyszłości? Dobre pytanie i to za 3 lata dopiero. Znaczy, ja nie mam jeszcze pomysłu, ale myślę, że to liceum mi otworzy nowe kierunki, nowe możliwości i właśnie na to liczę, że to jest to. A jak Ci się podoba? Jest fenomenalnie. Do tego momentu. Zobaczymy, jak będzie później. A jak tutaj przestrzeń, wystrój nie taka typowa, jak w normalnym liceum? Nie jest typowa i to ma takie coś właśnie fajnego w tym, bo ja już tak po tych latach szkoły, kiedy wchodziłem do takiej, powiedzmy, normalnej szkoły, co wyglądała jak szkoła, to sobie myślałem, no nie, znowu ta szkoła, a teraz jest coś innego. Czuję się trochę bardziej, wbrew pozorom, jak w domu, jak w takim właśnie miejscu, w którym przebywam, w którym się uczę.
I to jest naprawdę bardzo cenne, przynajmniej na początku. Skąd taki pomysł, skąd motywacje do wybrania tego kierunku? Myślę, że na pewno będzie nam potem łatwiej na studiach, tudzież na maturze, więc tak jakoś po prostu wyszło, siłą natchnienia. Ja wybrałam akurat klasę architektoniczną z powodu połączeń przedmiotów ścisłych z rysunkiem i dzięki temu wybrałam właśnie tego zawsze, dlatego wybrałam tę klasę. Myślę, że jest bardzo przytulnie, szczególnie podoba mi się tutaj ta nasza taka strefa relaksu, gdzie możemy sobie przyjść na przerwach, posiedzieć na kanapie lub usiąść przy stolikach. I myślę, że to jest bardzo ważna właśnie taka strefa, gdzie możemy się spotkać między klasami. Był wyjazd integracyjny, tak? Był, aczkolwiek ja dotarłam dopiero dzisiaj do tej szkoły, więc mnie na nim niestety nie było. A czy ty miałaś okazję być? Tak, byłam na tym wyjeździe integracyjnym. Było przyjemnie, były zajęcia różne z animatorami, które pomogły nam się poznać lepiej, imiona na przykład poznać, bo tak na początku nie znając nikogo, a teraz tam prawie wszystkich, więc to jest przydatna rzecz, żeby tak na takie wyjazdy jeździć na początku. To czego mogę Wam życzyć w tych pierwszych dniach września? Wytrwałości i powodzenia. Tak, zdecydowanie, żeby wytrzymać jakby ten natłok teraz będzie nauki i tym podobne. Organem takim nadzorującym nad liceum akademickim jest właśnie Politechnika Śląska. Co uczniowie przez ten fakt zyskują? Zyskują specjalną opiekę i specjalne możliwości. Liceum jest szkołą publiczną, więc pod tym względem nie różni się od innych liceów. Natomiast opieka Politechniki pomaga nam rozszerzyć zajęcia dodatkowe. W tej chwili ustalamy grafik kół naukowych, które będą skierowane specjalnie do naszych uczniów. Każdy z wydziałów stara się przygotować coś ciekawego. Tak jak wspomniałam, ten budynek należy do Wydziału Architektury. Również tutaj właśnie znajduje się pomieszczenie, w którym architektura ma swoje wyposażenie, powiedziałabym takie techniczne. W związku z tym nasi uczniowie będą mogli korzystać w ramach koła naukowego z drukarek 3D, z prac drukarskich, także będą mogli pracować tak samo jak studenci. Wyposażenie jest, a także naukowcy, którzy tutaj opiekują się uczniami, są młodzi, zdolni i z jakich części Śląska, czy może Polski przybyli tutaj? Na razie, jako że jest to pierwszy rok, mówimy nie o Polsce, mówimy o naszym regionie. Natomiast nie tylko są to uczniowie z Gliwic. Mamy też uczniów z okolicznych miast, czyli z Pyskowic, z Zabrza, z Bytomia, z Chudowa i tutaj z tych pomniejszych miejscowości okalających Gliwice. A jakie są dalsze plany liceum? Na razie musimy ruszyć i to ruszyć dobrze. Oczywiście tak jak wszystkie szkoły w przyszłym roku będziemy musieli się skupić na tym, żeby przygotować ofertę dla liceów czteroletnich. W związku z tym na razie skupiamy się na tym, żeby poprowadzić właśnie te podwójne roczniki, ale oczywiście będziemy też myśleli o tym, żeby poszerzać naszą ofertę profilową. A jakie podobieństwo jest pomiędzy studentami Politechniki a uczniami liceum, bo na plakacie jest napisane liceum jak studia. No i mam wrażenie, że właśnie ten slogan w jakiś sposób udziela się naszym uczniom, ponieważ oni się wydają bardzo dorośli i bardzo poważni. Wczoraj wróciliśmy z wyjazdu integracyjnego dwudniowego i zarówno animatorzy, którzy prowadzili zajęcia integrujące dla naszej młodzieży, no właśnie też byli bardzo podbudowani faktem, że to jest taka dorosła młodzież, że zachowywali się bardzo dojrzale. W związku z tym być może fakt, że jest to liceum akademickie w ten sposób wpływa na naszych uczniów, że oni czują się doroślej. Przed chwilą odbyła się lekcja fizyki chyba. Jak Wam się podobało? No, nie jest źle na początku. Pani jest całkiem sympatyczna. Wymagająca się wydaje, ale to dobrze, bo po tym liceum się tego spodziewałem. Jako, że Politechnika Śląska jest czwartą uczelnią techniczną w Polsce, dlatego myślę, że liceum nie będzie gorsze na tle liceów gliwickich, ale także śląskich. Dlatego poziom będzie, myślę, zadowalający i bardzo dobrze przygotuje pod wyższe uczelnie i to nie tylko techniczne. Myślę, że na uniwersytecie również bez problemu sobie damy radę po tej szkole. Wybrałeś akurat to liceum. Już masz pewnie plany na przyszłość? Po części tak, po części tak.
Miałem zamiar iść na uniwersytet w Katowicach, Uniwersytet Śląski na ekonomię, ale możliwe jest, że również pójdę na Politechnikę Śląską. Wstępnie planuję iść na energetykę i ochronę środowiska. Tam taki nowy kierunek się teraz otworzył i on mnie zainteresował. Jest przyszłościowy, bo w nim chodzi o to, żeby przetwarzać odpady, co jest akurat w dzisiejszych czasach bardzo istotne, bo nie oczekujmy się, ziemia jest mocno zaśmiecona i to nie zdecydowanie nie prowadzi to donikąd, krótko mówiąc. Tak, takie nieodpowiednie gospodarowanie odpadami, wysypiska śmieci, a dzięki temu kierunkowi, na którym zamierzam pójść, ta sytuacja może się poprawić, tak? Czyli też jakaś taka misja społeczna może kieruje tobą? No, po części też. A jak twoje pierwsze wrażenia w nowym liceum? Wymagająco było, i tego się spodziewałem. Bo wszedłem tutaj się uczyć, i coś w życiu osiągnąć po tym liceum. A które przedmioty najbardziej ci się podobają? Matematyka, angielski, geografia, fizyka. A co dalej? Inżynier, architekt, biznesman. Jak twoje wrażenia? Moje bardzo dobre. Ogólnie podoba mi się zamysł tego, że szkoła średnia jest tak jakby połączona już ze studiami. To jest moim zdaniem dobry taki, bardzo dobry pomysł i myślę, że się sprawdzi. Jak na razie mieliśmy fizykę oraz chemię, nauczyciele bardzo fajni, wymagający, ale widać, że lubią to, co robią i chętnie służą pomocą uczniom. A przyszłość? Czy już jakieś plany? Planów jeszcze takich dokładnych nie ma. Mam takie przedmioty, które bardziej lubię. Jest to matematyka, fizyka, angielski, a potem się okaże. A czy ty już powoli czujesz się jak student w liceum akademickim? Znaczy dotychczas, gdy myślałem, że wiem bardzo dużo, to wreszcie dotarłem do tego miejsca, gdzie znajduję rzeczy, których nie wiem i mogę się czegoś nauczyć, w sensie dowiedzieć się czegoś nowego. I na pewno jest to zdecydowanie inne uczucie niż kiedy chodziłem do jakiegoś gimnazjum. Czuję się to całkiem inaczej i jest to zdecydowanie pozytywne. A jak wam się podoba tutaj przestrzeń? Tak nietypowo, ale oryginalnie. Bardzo oryginalnie. Nie dość, że szkoła dość mała, na całą szkołę mamy mniej więcej 50 uczniów, więc wszyscy są bardzo mili. Tutaj właśnie nie wiem jak nazwać to pomieszczenie, mamy stoliki, kanapę przygotowaną, także wszyscy w miłej atmosferze po lekcjach czy przed sobie możemy usiąść, czy coś przeczytać, odrobić, porozmawiać. No budynek jest taki, że trudno nim się nie zachwycać. W związku z tym wszyscy są szczęśliwi, że mogą akurat przebywać w takiej przestrzeni. Ona tak tworzy taką bardzo pozytywną atmosferę. Mam nadzieję, że dzięki po tej pozytywnej atmosferze te wyniki nauczania będą również bardzo dobre.